Charakter każdego miasta określają historia, zabytki architektury, profil gospodarczy, otoczenie przyrodnicze, ale najważniejszą rolę odgrywają w nim sami mieszkańcy. To oni bowiem tworzą to coś, co nazwać możemy duchem miasta. To oni stanowią o jego żywotności i klimacie. Niewiele jest jednak takich miejsc, w których każdy mieszkaniec może czuć się gospodarzem, z którymi może utożsamić się w pełni. Takim miejscem jest Szamocin. Jak mówią jego mieszkańcy, miasto jak ze snu. Szamocin zawsze był miastem europejskim, bo był miastem wielokulturowym. Tutaj nacje współistniały obok siebie i właściwie w naszej historii, co ja ją znam, do większych starć narodowościowych nie dochodziło. Pomijam ten fragment miesiąca przed wybuchem II wojny światowej, tam doszło do jakichś tam utarczek, ale generalnie te nacje żyły obok siebie, czyli stworzyły zjednoczoną Europę. Nasze produkty rolne szły na eksport do Westfalii, do Bawarii, również aż trafiały do Francji, ponieważ Dolina Noteci to nasz skarb, Łąki Nadnoteckie to zielone złoto i to zielone złoto było eksportowane na wiele rynków europejskich, również bydło było eksportowane, również konie były eksportowane i również zboże było eksportowane, a więc ta Europa w Szamocinie już istniała. Ale chcę powiedzieć w tym momencie, że właściciele Szamocina również promowali Szamocin na forum europejskim, bo jeden z właścicieli Szamocina, Raczyński, mówił o Szamocinie w ten sposób, mniej więcej, że Szamocin leży w połowie drogi między Berlinem, Królewcem, Gdańskiem i Wrocławiem. I centralne położenie Szamocina wcale nie musi przeszkadzać w rozwoju Berlina, Królewca, Gdańska i Wrocławia. Czar miejsca uderza każdego przybysza. Trudno nie ulec urokowi krajobrazów roztaczających się w Dolinie Noteci, otulającej miasto od północy. Wyłaniające się w oddali pagórki tzw. Szwajcarii Chodzieskiej, przypominające krajobraz przedgórski, każą domyślać się tego, co znaleźć można za nimi, skłaniając do wędrówek. Dolina Noteci obfituje w ptactwo. W lasach porastających pod mokłe tereny wolno żyją także łosie, które spotkać można czasem na skraju przylegających do lasów łąk, porośniętych licznymi gatunkami roślin chronionych. W otoczeniu lasów lśni sześć jezior, które przyciągają rzesze turystów spragnionych czystej wody i powietrza, ciszy, spokoju i wytchnienia od pośpiesznej codzienności. Bajkową atmosferę dopełnia zaklęta karoca, ogromny głaz z czerwonego granitu o fantastycznym kształcie. Szamocin to miasto z długą historią i bogatymi tradycjami. Najstarszy dokument mówiący o Szamocinie nosi datę 15 maja 1364 roku i ten dzień obchodzony jest jako dzień urodzin miasta, chociaż najprawdopodobniej powstało ono dużo wcześniej, o czym świadczą ślady osadnictwa pochodzące nawet z VII wieku, zachowane we wczesnośredniowiecznym grodzisku we wsi Laskowo. Z bogatej, 650-letniej historii zachowało się kilka ważnych zabytków będących dumą miasta, stanowiących swoiste wizytówki Szamocina, którego mieszkańcy i władze samorządowe poświęcają dużo troski dla zachowania śladów przeszłości, stanowiących pomniki dziedzictwa miasta i całego regionu. Wiele z zabytków to pamiątki pochodzące z okresu dynamicznego rozwoju miasta, zapoczątkowanego w XVIII wieku, gdy właścicielem ówczesnej wsi był Józef Będkowski. Sprowadzając osadników holenderskich, pobudził rolnictwo na podmokłych terenach nadnoteckich, a przybycie tkaczy z Niemiec i Śląska sprawiło, że Szamocin na długie lata stał się ważnym ośrodkiem tego rzemiosła. Wraz z rozwojem miejscowości rosły ambicje jej właściciela i mieszkańców i jeszcze w pierwszej połowie wieku Szamocin stał się miastem. W tym czasie właśnie powstał układ miasta, który wytyczają ulice Hallera, Paderewskiego i Marcinkowskiego oraz Rynek i Plac Wolności. Klęski żywiołowe zdarzające się w każdej epoce historycznej nie na długo zatrzymywały rozwój Szamocina.
Nawet pożar, który w nocy z 3 na 4 września 1840 roku zniszczył prawie 110 budynków, nie powstrzymał energii mieszkańców. Kiedy pożar pochłonął większość tych zakładów, po około 100 budynków, no niestety ludzie nie mogli się podnieść i zajęli się takim rodzajem działalności, który dzisiaj nazywamy handlem. Ten handel spowodował, że mieszkańcy musieli być otwarci, bo każdy potencjalny obywatel, czy to był żydowski, czy niemiecki, to był klient. Stąd też byli otwarci, nauczyli się otwarczości, a jak byli otwarci, to nauczyli się przedsiębiorczości i ta przedsiębiorczość w jakiś sposób dzisiaj punktuje. Jeden z najbogatszych kupców z Szamocina buduje dużą olejarnię, tartak i młyn wodny. Powstają ogromne, jak na tamte czasy, spichlerze. Melioracje części nadnoteckich łąk pozwalają na handel torfem i sianem. Z niezwykłym rozmachem rozpoczął się w Szamocinie wiek XX. Wybrukowano ulice, które wkrótce oświetliły, tak jak większość domów, latarnie elektryczne. Bardzo bujnie rozwinęła się wówczas oświata. Do istniejącej od początków XIX wieku szkoły niemieckiej dołączyła szkoła żydowska, mieszcząca się przy obecnym Placu Wolności. W ślad za nią, przy obecnej ulicy Szkolnej, polska społeczność wybudowała szkołę katolicką. W 1905 roku wybudowano także nową katolicką świątynię. Owocem tego wielokulturowego rozkwitu oświaty był wybitny pisarz i dramaturg, przedstawiciel niemieckiego ekspresjonizmu Ernst Toller. Wychowanek prywatnej szkoły dla chłopców, pochodzący z bogatej żydowskiej rodziny, na zawsze opuścił Szamocin w wieku 18 lat. Tak więc tu właśnie odebrał wykształcenie i uformował charakter na tyle, żeby potem wnieść wkład w kulturę i sztukę Europy. W rozbudowie i upiększaniu miasta swój entuzjazm z odzyskania niepodległości przejawiała także polska administracja. Kolejne ulice zyskiwały twardą nawierzchnię, powstała też kanalizacja miejska. Łazienki miejskie nad jeziorem Siekiera były ważnym akcentem rozbudowy bazy rekreacyjnej, do której dołączyło zmodernizowane boisko i powstała w parku miejskim strzelnica. Przełom 1989 roku wyzwolił w mieszkańcach Szamocina nową energię. Mieszkańcy szybko docenili odzyskaną wolność także w sferze symbolicznej. W 1993 roku na swoje miejsce powrócił pomnik wolności. Rodzący się wówczas kapitalizm nie wszystkim przysłonił sferę wartości. Jedną z największych zdobyczy tamtego czasu jest Teatr 44, założony przez Lubę Zarembińską i Jana Kajrysa. Już pierwszy jego spektakl odniósł sukcesy na scenach w całym kraju. Działalność teatru wspiera Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne Ośrodek Teatr Stacja Szamocin. Kompleksową ofertę kulturalną dla całej gminy co roku przygotowuje Szamociński Ośrodek Kultury, koordynujący działania placówek w innych miejscowościach gminy. W jego strukturach funkcjonuje Biblioteka Miejska w Szamocinie z filiami w Lipiej Górze i Józefowicach oraz Dom Kultury w Lipiej Górze, który swój obecny wizerunek zawdzięcza środkom europejskim pozyskanym z działania Odnowa i Rozwój Wsi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach tego programu wyremontowano i rozbudowano także świetlice wiejskie w Nowym Dworze, Lipie, Swobodzie, Jaktorowie i Szamotach.
Kulturalną wizytówką gminy Szamocin jest także 50-osobowy chór imienia Ignacego Jana Paderewskiego. W Lipiej Górze działa oprócz tego zespół ludowy Notecianie. Szamocin był wielokulturowy. Dzisiaj wyróżnia nasze miasteczko od innych miasteczek fakt, że u nas mamy bardzo bogate życie kulturalne. Jeżeli w miasteczku 4,5-tysięcznym działają dwa chóry, dwa teatry, i chóry, i teatry, znane nie tylko tutaj w powiecie czy w województwie, ale występujące za granicą, występujące w Europie, to znaczy się, że jest materiał, jest ochota pokazywania się. Mamy dwa chóry, dwa teatry, orkiestrę dętą. Ten rodzaj działalności kulturalnej nas w jakiś sposób wyróżnia. To powoduje, że również dzieci już od przedszkola chcą występować na scenie, a jak nauczą się w przedszkolu występować na scenie, nie ma problemu, żeby potem występowali na scenie. Jeżeli my organizujemy dla dzieci jakiś tam festiwal piosenki, to uczestników mamy 80. Nie idzie tego opanować. Ale robimy, bo widzimy, że jest w tym sens, a kultura zawsze łagodzi obyczaje. Również przez kulturę, przez chór nawiązaliśmy kontakty z gminą niemiecką, z gminą Grasberg. Przez orkiestrę nawiązaliśmy kontakty z gminą włoską, Sant'Omero. A więc to muzyka, kultura otwiera granice i daje nam możliwość wyjścia na świat. W Szamocinie kwitnie także sport, którego najważniejszym reprezentantem jest klub Sokół Szamocin. Przyczyniły się do tego w dużej mierze inwestycje w bazę. Jednym z pierwszych dużych osiągnięć w tej dziedzinie była przebudowa obiektu sportowego z zagospodarowaniem terenu i odnowieniem szlaków pieszych i małej architektury w parku miejskim. Położony na skarpie nad jeziorem Siekiera posiada widownię na kilkaset osób i budynek socjalny. W parku przebudowano ponadto promenadę, ścieżki spacerowe, parking i plac zabaw. Wszystko to za fundusze pozyskane z działania Odnowa i Rozwój Wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13. Dobrze rozwinięta w gminie baza gastronomiczno-noclegowa wspierana jest przez coraz liczniejsze gospodarstwa agroturystyczne. Na szczególną uwagę zasługuje troska, z jaką samorząd Szamocina zajmuje się oświatą. Dobrze zorganizowana i zarządzana dysponuje nowoczesną bazą pozwalającą na zrównoważony rozwój społeczny gminy. Te starania zostały zauważone i docenione w skali kraju, czego dowodem była wizyta prezydenta Rzeczypospolitej w maju 2013 roku. Największą placówką jest zespół szkół w Szamocinie, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa imienia Marii Konopnickiej oraz publiczne gimnazjum. Bardzo ważne miejsce w strukturze oświaty mają także łączący tradycje z nowoczesnością zespół szkół w Lipiej Górze i istniejący od 1997 roku Ośrodek Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Chówców Pracy. Najmłodsi mieszkańcy gminy bawią się i uczą w barwnym i wesołym gminnym przedszkolu publicznym w Szamocinie z filią w Lipiej Górze.
Życie w gminie Szamocin napędzane jest energią jej mieszkańców. Znajduje ona ujście w licznych stowarzyszeniach i organizacjach działających w każdej z miejscowości. Za największą i najważniejszą uznać należy jednak Ochotniczą Straż Pożarną. Oprócz dorosłych druhów skupia drużynę młodzieżową. Posiada 3 samochody pożarnicze, które bazę mają w nowoczesnej remizie, posiadającej także świetlicę. Jak na jednostkę z tradycjami przystało, działa przy niej orkiestra Dęta od 40 blisko lat, odnosząca sukcesy w kraju i za granicą. Ukoronowaniem jej działalności było zdobycie pierwszego miejsca w Międzynarodowym Przeglądzie Orkiestr Marszowych w Pineburgu w 2001 roku. Gmina Szamocin to gmina rolnicza. Choć na jej terenie przeważają gleby niskich klas, miejscowi gospodarze potrafią sprostać surowym wymaganiom Unii Europejskiej oraz konkurencji. Są oni dumą gminy i dlatego doroczne dożynki są największym świętem gminnej społeczności. Mimo oddalenia od głównych szlaków komunikacyjnych rozwija się też przedsiębiorczość. Spora w tym zasługa władz gminy tworzących przyjazny dla przedsiębiorczości klimat, ale przede wszystkim realizujących inwestycje poprawiające atrakcyjność gminy. Uzbrojone tereny inwestycyjne oraz coraz więcej dobrych dróg, jak choćby wybudowana w ramach zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego droga gminna ulica Halera Wodna, to atuty, które decydują o pozycji Szamocina w czołówce miast i gmin do 15 tysięcy mieszkańców pod względem wykorzystania środków Unii Europejskiej. Na podkreślenie zasługuje fakt, że od 1996 roku na każdą z wybudowanych dróg gminnych pozyskane zostały środki zewnętrzne. Coraz ważniejszą gałęzią gospodarki staje się turystyka. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się tereny nad okolicznymi jeziorami. W ślad za tym w ramach programu operacyjnego Ryby przebudowano ciąg turystyczny Laskowo-Szamocin. Turystów przyciąga nie tylko bogactwo przyrody, ale też zabytki architektury. Znajdujący się w pobliskim Jaktorowie drewniany kościół jest prawdziwą perłą w krajobrazie gminy. Uwagę zwracają też okazałe świątynie w Raczynie, Lipiej Górze i Szamocinie. Szamocin, muszę powiedzieć tak, swoją nazwę zawdzięcza szamoczącym się rybom w sieci, ponieważ w okolicach Szamocina jest zlokalizowanych 20 jezior, mniejszych i większych, ale to świadczy o tym, że mieszkańcy Szamocina, pierwsi osadnicy, utrzymywali się z rybołówstwa. Stąd też taka piękna i dźwięczna nazwa Szamocin. Przedsiębiorczość, pracowitość, współpraca, poszanowanie dziedzictwa i ciągłe dążenie do nowoczesności. To wszystko decyduje o zrównoważonym rozwoju gminy, z którą budujący ją mieszkańcy czują silną więź. Swoją otwartością, odziedziczoną po przodkach tolerancją i szacunkiem dla tradycji sprawiają oni, że Szamocin jest miejscem, w którym chce się żyć, do którego chce się wracać.